Cześć, jestem doktor Hodo i doktor Urgot. Witamy serdecznie w takim specjalu krótkim na 50 tysięcy widzów. No więc w dzisiejszym odcinku Rizbowym chcieliśmy wam zaproponować Q&A. Napisaliśmy na Facebooku posta, pod którym prosiliśmy was o to, żebyście zadawali nam pytania. Co sądzicie na temat community LoLa i Overwatcha? Czy jest ona na dobrym poziomie, czy może należałoby w nim coś zmienić? Jak tak, to co? Jeśli chodzi o LoLa, absolutnie community jest na takim poziomie, że aż mi wstyd brać udział w tym przedsięwzięciu. To, że jest normalne to, że się kogoś flamie i że w co drugiej grze występuje ktoś, kto flamie kogoś. Czy to mnie, czy to globalnego teammate'a. Także jeżeli chodzi o akceptowalność tego procederu, jest to moim zdaniem bardzo złe. To, co próbujemy przynajmniej zrobić w klinice, to to, żeby pokazać wam i też innym graczom, że nie trzeba mieć bólu dupy po każdym akcie w LoLu. I można na przykład przegrać grę, a i tak się fajnie bawić. Co do Overwatcha, to ludzie są strasznie... Czy Nelly kocha Urgota albo Hodo? Jeżeli nie, to pytanie, czy ma chłopaka oraz czy Hodo albo Urgot mają dziewczyny? Skąd pewność, że Hodo i Urgot mają dziewczyny, a nie chłopaków? Może mają siebie? Którzy Urgocie, czemu ze wszystkich postaci z LoLa wybrać właśnie Urgota jako swojego reprezentanta tej kliniki? Urgot jest takim w sumie zapomnianym i samotnym czempionem i troszkę się z nim utożsamiłem, do tego chciałem go wybrać. Podobno będziecie na IEM-ie, a czy myśleliście o jakimś wcześniejszym spotkaniu z widzami? Znaczy, spotkanie z widzami zorganizujemy tak jak w przypadku PGA w tym roku, na IEM-ie. Gdzieś tam się umówimy w jakimś konkretnym miejscu. Widzieliście chyba na odcinku, że było fajnie i że warto wpaść, także tym razem też zapraszam. I możliwe, że na IEM-ie będzie o tyle łatwiej, bo krążą plotki, że mają podzielić IEM na weekend LoLowy i CS-owy. Czy na kanale pojawi się seria z wyzwań z LoLa? Typu, co było na przykład ABC, ADC? To wątpię, żebyśmy zaczynali jakąś nową serię związaną z LoLem. Takie serie są strasznie męczące. I najczęściej było tak w przypadku ABCD Carry, że nie chciałem się tego nagrywać, a się trochę do tego zmuszałem, przez co jakoś trochę materiału opadała. Więc raczej będziemy po prostu robić to, co uznamy za interesujące i będziemy się tak po prostu zmuszać. Może wasze zainteresowania? Co robicie poza grą w LoLa? Co sprawia wam przyjemność? Ja lubię jeść. Też. Lubię spać. Też. I lubię muzykę robić. Ja lubię... No nie wiem. Grać. No interesuję się trochę grami planszowymi, bitewne, strategiczne, takie różne pierdółki i ogólnie jak zacząłem studiować informatykę, to w wolnym czasie lubię sobie coś tam napisać jakiś programik. Neri, a ty co lubisz robić? Bo wiemy, że ty jesteś, wstydzisz się po prostu pokazać przed kamerą. Wiesz, że na to będzie na odcinku, żeby ludzie widzieli, że się wstydzisz pokazać im przed kamerą. Czy Felix The Baker planuje jakieś koncerty w Krakowie? Czy Felix The Baker nadal nagrywa piosenki? Jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to jest bardziej skomplikowany proces niż jeżeli chodzi o YouTube, bo YouTube no to właściwie robimy sobie wszystko we własnym zakresie i jak się postaramy, to nawet w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie zrobić taki 10-minutowy odcinek. A jeżeli chodzi o stworzenie i nagranie jakiegoś utworu muzycznego, to to jest robota na miesiące. Ale spokojnie, kiedyś coś będzie, teraz jesteśmy w trakcie pracy nad nowym materiałem na płytę, także będzie fajnie. Czy macie jakiś ciekawy cel w życiu? Ja bym sobie chciał po prostu przeżyć życie tak jak chcę. Czyli na przykład nie wychodząc z domu. To jest takie moje marzenie, żeby móc pracować z domu w pełni. Oczywiście też uwielbiam tworzyć rzeczy, więc chciałbym cały czas coś tworzyć. Nieważne, czy to będą filmy na YouTubie, czy tam muzyka, czy cokolwiek innego. Takie tworzenie po prostu dla mnie najbardziej ciekawe. Nie chciałbym na przykład spędzić życia robiąc coś, czego po prostu nie lubię. Czyli na przykład jak wiele osób narzeka na swoją pracę i mimo to cały czas do niej chodzi. Tak samo na przykład chciałbym, żeby jednak trochę YouTube się tak stał taką pracą, a nie chcę skończyć jako smutny człowiek wstając o 6 do pracy, której nienawidzi. To jest jakiś tam cel. Mądre słowa. Dziękuję. Pytanie do wszystkich doktorów. Czy zdemonetyzowali wam poprzedni film? Nie. Czy na kanale poza LoLem będą pojawiać się jeszcze jakieś inne gry? Nie. Raczej nie. Zbieraliśmy w tym momencie te widownie ponad 50 tysięcy ludzi, którzy nas zasubskrybowali dla League of Legends i raczej będziemy robić League of Legends. W sumie ze względu na to, że wiemy jak montować League of Legends, sprawia nam w sumie gra Friday? League of Legends. Master. Ja akurat nie jestem aż tak zamknięty, bo może się zdarzyć tak, że LoL się skończy. Ale co to w sumie? Nie mało prawdopodobne. Czy jesteście znajomymi w realu, czy raczej od nerdowania? Nie, ja go nie znam. Kim ty jesteś? Kurwa, co tu robisz? Kto to jest? Dlaczego doktor Emon, czyli mistrz Barda, wrócił do LoLa i czy będzie z wami znowu nagrywał? No, może się zdarzyć tak, że od czasu do czasu będzie teraz z nami nagrywał, bo tam dał nam znać, że w sumie ma trochę czasu, więc może, Doktor Urgot, jak czujesz się po przegranej o tytuł najlepszego Urgota? I don't care! Czemu odcinki z gier, w cudzysłowie, z widzami były praktycznie pozbawione widzów, a oni sami wystąpili jako boty? No bo generalnie do odcinka wrzucamy to co śmieszne i czasami też na przykład Papryk, albo Oksamę, albo Górek mogli, nawet Nelly w sumie mogli być obrażeni, że nie wrzucamy ich tekstów, ale po prostu, no, niektóre
Gdzie są śmieszne, no. Problem gier z widzami polega na tym, że widzowie za bardzo czasami starają się grać pod odcinek, a nie tak, żeby po prostu być naturalnym. Na przykład też natrafiam jak czasami na widzów. No niestety ja z Hodorem najczęściej dostajemy takiego chamskiego babysitter, że oni widać, że chcą się wrąbać pod kamerę, no. No nie dało się za bardzo tam ukręcić specjalnie tego materiału, szczególnie też, że nasze głosy mamy tak dopasowane, już pracowaliśmy nad tym, żeby tak w miarę każdy brzmiał, a jeśli chodzi o widzów, no każdy wszedł na tego ZS-a, był tak, wiecie, jak był ustawiony, tak był. Czasami no kogoś naprawdę w ogóle nie było słychać. A czasami coś było za głośno i przez to wywołało, no, mnóstwo było tych czynników, które wpłynęły na to, że faktycznie no, dużo było w tygodnikach nas niestety. Czy stawicie to całkowicie bezsensowne pytanie tylko po to, żeby dobić do 10 minut i mieć jeszcze więcej hajsu z reklam? Tak. Tak. Oglądacie jakieś seriale? Jak tak, to jakie są wasze ulubione? No ja oglądam aktualnie The Walking Dead. Jeden z ulubionych moich seriali był Breaking Bad, wiadomo. Stranger Things, na który czeka na drugi sezon. I jeszcze Lości są całkiem spoko. Ja powiem tylko i wyłącznie Lości, to jest pierwszy serial, jaki oglądałem. TVP1 się oglądało. TVP1, dokładnie dwa odcinki i były co czwarte. I te cliffhangery się czekało! Tak, tak, to były piękne doznania. Najbardziej na mnie wpłynął ten serial, gdyby jestem takim człowiekiem, jakim jestem. Ten serial. Czy myśleliście, że będziecie mieć tak wielką widownię i tak dobrze będziecie leczyć ból dupy? W sensie, to był cel, więc trochę spodziewałem się tego, ale nie wiedziałem, kiedy to... Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko, bo był taki moment, że... Subiki już spadały do takich 50 dziennie, jak już mieliśmy może w tamtym momencie 13 tysięcy subów. Był taki moment, że już tak kompletnie spadł przyrost subskrypcji, już było nawet rozkminne, czy nie zamknąć kanału. A wtedy Kubuś wyjechał. Urgot, nie pierdol, robimy challenge 30 dni filmów, potem jak to poszło do góry, jeszcze się nauczyliśmy sztuki clickbaitu w trakcie tego, to już w ogóle. Nowy skin do Gnara prosto z PBL, ludzie klikali, tyle subów weszło, mówię wam. Będąc w temacie clickbaitów, jeżeli jesteście nowymi widzami stosunkowo i zasubowaliście i stoicie do nas zwabieni jako przez clickbait, to nie przepraszamy. Taki jest nasz cel, żeby zwabić was na odcinek, a potem pokazać wam coś fajnego, może niekoniecznie dosłownie to, co było na miniaturce, ale i tak fajnego. To zawsze jest tak, że jeżeli jest jakiś clickbait, to jest jakieś może nawiązanie tego clickbaitu w odcinku. I jeszcze nie ma cycków na miniaturkach, więc jeszcze nie jest aż tak nisko nie upadliśmy. Którego odcinka bądź gry meczu z LoL'a masz największy sentyment? Ja do odcinka 11 albo 9, to był mój pierwszy odcinek, który zrobiłem, a się nazywał Kryminalne Zagadki Summoner's Rift. To był mój pierwszy odcinek, który wrzuciłem na ten kanał, serdecznie polecam. Taki. Czy była pomiędzy wami jakaś duża kłótnia? No między nami chyba raczej nie było, Hodor. O hajs jeszcze nie poszło. Macie w planach częściej wrzucać odcinki i czy zrobicie serię na kanale z rankedami na przykład 5x5 teamowo? Póki co nie będziemy wrzucać pełnych gameplayów, bo jakby no nie jest to ciekawe dla was, szczerze mówiąc. Staram się robić coś, co nam daje satysfakcji, co nam się samym podoba, a nie podobają nam się surowe gameplaye. Ale może kiedyś jak się ogarniemy, bardziej będziemy operować mową w taki sposób intrygujący dla kogoś i będziemy mieli coś więcej do przekazania niż w tej chwili, czyli nic. To może. Czy będą częściej odcinki? No póki co, ten co drugi dzień, jak mamy w tej chwili, to jest takie maksimum, co możemy sobie wykrzesać. Każdy ma z nas swoje jeszcze zajęcia i to mnóstwo tych zajęć. I nawet teraz się tak zdarza, że nie zawsze się wyrabiam na tym co drugi dzień. Czemu jesteście kliniką, a nie na przykład spożywczakiem? Na początku miałeś Python i Dr. Hodor. Pamiętam, że ja miałem taki challenge, że grałem dużo długo w LoL'a, a stwierdziłem, że jak będę grał w LoL'a, będę grał Urgotem. I stąd sobie też zmieniłem, żeby tak się dopasować jako Dr. Urgot. I potem jak zakładaliśmy kanał, to w sumie w oparciu o te linki zrobiliśmy nazwę. Zrobicie kiedyś jakiś turniej widzów, który będziecie komentować. Kiedyś robiliśmy turniej i wiemy, że to nie jest specjalnie coś dla nas, ze względu na to, że to jest dużo roboty z tym. Dużo jest ból dupy w trakcie turnieju, że a to tamta drużyna się nie mogła wstawić, bo oni zaproponowali inny termin i są spiny cały czas. Wolimy się skupić w ogóle na tym, co robimy na YouTube, czyli robienie dobrych filmów. Ale kasterką kiedyś chciałem tak eksperymentować, może coś tam na streamie. Mieliśmy nawet kiedyś pomysł na serię nawiązania trochę do kasterki. Zobaczymy, jeszcze wszystko przed nami. Będziecie nagrywać z perspektywy Nelly, z kamerką. Nelly? Ale co? Czy będziesz kiedyś nagrywała odcinki i będzie z kamerką ten odcinek? Nie, bo mi nie pozwalacie. Czy Koni może założyć filmy? Co? Czy doktor Nelly powie coś miłego? O, coś powie miłego? Weź. Nelly jest drugą osobą. Ale czekaj, pan Michał Dariusz Tomasz się pyta. Czy powiesz coś miłego, Nelly? Najpierw skin. Cebula. Kiedy książka? No już piszemy, już jesteśmy w trakcie, już mamy trzy rozdziały. Nazywa się... Jak przegrałem linię? Ile planujecie zdobyć w subskrypcji? Wszystkie. Czy planujecie zrobić specjal oprócz openingu na 50k subów i gdzie mieszkacie? To specjalne to jest to właśnie to, co teraz tutaj widzicie, Poznań. Tak. Czy pokażecie ładną buźkę Nelly? Dlaczego? Ej, pokaż ładną buźkę do kamery. Weź tego z góry pokaż. Tak z nosa. Tak wyjrzyj tu. Dawaj. Do it.
Ja przedmiotów w sumie nie nienawidziłem, znaczy w sensie nie lubiłem niektórych nauczycieli. Ja nie lubiłem języka niemieckiego. Czy Hodo przegrał linię? Tak. Drodzy doktorze, jak się poznaliście? Przez internet. Daniel Donnelly, kupić ci picie? Face. Czy mieliście jakieś spotkania poza eventami? No raczej ciężko, bo nie mamy takiej widowni, a na takie eventy po prostu zjeżdża się cały kraj w dane w jedno miejsce, więc to będzie raczej lepsze oglądanie. Póki co, potem zobaczymy. Kiedy będzie nowa parodia piosenki? Od jakiegoś dłuższego czasu już się zapatrujemy na taki jeden pomysł, ale jakoś ciężko nam go realizować, bo odcinki się jakoś robi lepiej, szybciej. No, a jednak pracą nad parodią jest trochę roboty. Czy czytacie książki regularnie, jeśli tak, takiego typu? Ja nie czytam, w sensie raz na jakiś czas. Zależy, mam takie fazy, że czasami faktycznie tak parę miesięcy czytam sobie, a potem wcale. Jestem dużym fanem Murakamiego, jeżeli ktoś tam zna, to fajnie, a jeżeli ktoś nie zna, to nie polecam, bo to w sumie nie jest dla wszystkich. To jest jednięte, nawet nie chcę polecać. Marvel czy DC? Nie mam zdania. Ja nie jestem jakoś super zagłębiony w żadnym uniwersum, aczkolwiek jeżeli już coś tam kojarzę na temat tego, to bym wybrał DC. Z jaką postacią umówilibyście się na randkę? Z żadną? Z Ulgotem. Jakimi postaciami chcielibyście umieć grać, a nie umiecie? Wszystkimi. Czemu jesteście tak bajeczni? Czy Dr. Hodor zmieni nazwę z powrotem na Dr. Hodor? Nie. Jaki według was jest sens istnienia? Żeby być szczęśliwym, bo szczęście to na niektórych kromka chleba posmarowana masłem. Dla innych szastanie pieniędzmi na prawo i lewo. Lubicie pierogi? Takie z mięsem to już w ogóle. Ruskie. Z mięsem. Ruskie. Z mięsem. Ruskie. Z mięsem. Okej, to były wszystkie pytania, na jakie odpowiemy. Chcieliśmy na wszystkie, ale niestety no nie da się, już tu siedzimy naprawdę długo. No. Że alkohol się kończy. Dupa mnie boli. Także wielkie dzięki za oglądanie. Myślę, że w przyszłości też coś takiego już rozwiązujemy, żeby rozwiać takie najbardziej, najczęściej pojawiające się wątpliwości. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, do doktorów, do...